Cześć. Napisał do nas Rafał, który jest właścicielem grupy Scam, Podstawione Strony i wszelkie inne oszustwa. Jest to jedna z większych grup na Facebooku ostrzegająca przed oszustwami. Grupa ma około 40 tysięcy członków, a raczej miała, ponieważ, jak się okazuje, Facebook zablokował... Tą grupę. Hmm, Wiadomość od niego brzmi tak. Witam. Odwołanie: nic nie dało. Usunęli moją grupę skam, podstawione strony i wszelkie inne oszustwa. Najpierw za udostępnianie skam linków w wiadomym celu ostrzeganie. Odwołałem się, przeprosili, a teraz linków nie było, ale i tak usunęli. Co mogę jeszcze zrobić? Jak jeszcze można skontaktować się z Facebookiem? Grupa była bardzo pomocna, i wiele osób pisało do mnie, że wiele fajnych rad i różnych opisów znalazło właśnie na tej grupie. Proszę o pomoc, z góry dziękuję, jeśli mogą mi Państwo jakoś udzielić rady, pomocy. Powiem szczerze, że ta grupa jest jedną z czterech grup, które subskrybuję. I rzeczywiście jest to bardzo aktywna społeczność. Bardzo dużo ciekawych informacji, ostrzeżeń stamtąd można się dowiedzieć. Odpisaliśmy no, ją w takiej formie, że generalnie jest to przykra sprawa. Szkoda, że sami nie weryfikują reklam i postów sponsorowanych, które się u nich pojawiają, a z których jakieś 70-80% to scam, przynajmniej z mojego doświadczenia. No, jedyna rada. Z naszej strony, no to zastosować się do tego, co otrzymał wiadomości od nich, tak? Facebook odpisuje w ten sposób. Usunęliśmy Twoją grupę z Facebooka. Po rozpatrzeniu Twojego odwołania potwierdziliśmy, że grupa narusza nasze standardy społeczności dotyczące wykorzystywania seksualnego dorosłych. To dziwna sprawa, ale prawdopodobnie chodzi o jakiś post. Zaraz go pokażę. Ale co można zrobić? No w tej sytuacji, tutaj, jedyną opcją jest odwołanie się do ich decyzji przed sądem w swoim kraju. Możesz również mieć prawo do zakwestionowania naszej decyzji przed certyfikowanym organem rozstrzygania sporów. Wiadomo, że na takich grupach bardzo często udostępnia się różnego rodzaju screeny, linki do fałszywych sklepów i innych dziwnych stron. No ale tutaj, jeżeli to rzeczywiście zadziałała jakaś tam sztuczna inteligencja, która wychwytuje nieprawidłowości na stronie, no to powinno to być bardziej dopracowane i po prostu kontekst tych wiadomości powinien być też. Jakoś weryfikowany. Zaraz wam pokażę o jaki screen chodzi, prawdopodobnie Facebookowi, bo powiem szczerze, że sam użyłem chyba tego screena w jednym z naszych filmów, w których było pokazane jak oszuści przejmują konta Facebook. Chodzi o wywołanie jakiejś sensacji i kliknięcie w link, gdzie podajemy na fałszywej stronie swoje dane logowania. I często są to właśnie bardzo ciekawe, drastyczne wiadomości, rzekome wiadomości z jakiegoś serwisu informacyjnego. I tutaj chodzi prawdopodobnie o ten screen. No możecie sobie przeczytać o co tam chodzi. Teraz co w tej sytuacji można zrobić? Tylko nagłaśniać sprawę i być może ktoś z moderatorów, którzy są realnymi ludźmi, będzie w stanie przywrócić tą grupę do życia. I powiem szczerze, że jest to jedna z czterech grup, które subskrybuje, a subskrybuje je wszystkie na swoim prywatnym koncie. Natomiast chciałem sobie uzupełnić dzisiaj grupy na koncie naszego kanału i okazuje się, że ta przypadłość, która przytrafiła się Rafałowi, czyli tej grupie SCAM, podstawione strony i wszelkie inne oszustwa, za chwilę może czekać inną grupę, bardzo ciekawą i dużą, na której jest 70 tysięcy członków. Ponad a jest to grupa oszustwa OLX I przy próbie dodawania dzisiaj do naszego facebooka poszukiwaczy, wyświetliło mi się coś takiego na temat grupy oszustwa OLX. Także tam też automat wykrył jakieś nieprawidłowości, ponieważ okazuje się, że ta strona również udostępnia posty naruszające standardy społeczności. Udało mi się dołączyć do tej grupy, pomimo, pomimo to, ale nie wiadomo, co się wydarzy za jakiś czas. Jest to Naprawdę gruba hipokryzja ze strony Facebooka, przyzwalając na setki albo i tysiące fałszywych kont, które oszukują, które przedstawialiśmy też w naszych filmach i które zgłaszaliście, i my zgłaszaliśmy, i Facebook nie dopatrywał się tam żadnych nieprawidłowości. To samo jest z reklamami, z postami sponsorowanymi, gdzie 70-80% to, to są po prostu oszustwa to są reklamy fałszywych inwestycji. To są reklamy fałszywych sklepów z podróbkami z Chin. No, jest tego cała masa. Także na naprawdę dziwi nas to, że Facebook tak lekkomyślnie do tego wszystkiego po podchodzi. Naprawdę coraz ciężej zaczyna się żyć w takim świecie, gdzie mamy taką totalną, bezduszną, można powiedzieć, cenzurę. Rafał zdesperowany no wrzuca tą informację o zablokowaniu swojej grupy, gdzie się da, i na Sekuraku też to się pojawiło. No i tutaj w komentarzach: no Nie mają dobrych wieści dla Rafała. Radek pisze: Notabene, też chyba moderator innej dużej grupy. Oszukani przez fałszywe e sklepy. Od co? Sztuczna inteligencja. Co chwilę widzimy reklamy fałszywych sklepów, fałszywe konkursy wykorzystujące znane marki, komentarze o oddawaniu fortuny itp. To wszystko nie łamie standardów społeczności, ostrzeganie przed nimi i owszem. No, czyli to jest to, co wspominałem na początku filmu. Każde praktycznie wejście na Facebook to link sponsorowany, gdzie dzięki PGNG albo KGHM można zbić pieniądze. Albo jakiś szemrany post o możliwości pasywnego dochodu, który lajkuje i komentuje sieć botów. Podwójna moralność Zuckerberga. Jego portal pełen skamu i durnych przepisów, które masakrują grupy za byle pierdowe. Inny użytkownik pisze, a zawsze jak zgłaszam posty i komentarze dosłownie z oczywistym skamem, to dostaję odpowiedź, że po sprawdzeniu stwierdziliśmy, że materiał nie narusza warunków serwisu. Za każdym razem tak, że już mi się nawet nie chce zgłaszać. Dokładnie mamy to samo chociażby przy tych oszustwach inwestycyjnych, gdzie... W Wiele postów zostało zgłaszanych i Facebook tam nie widział nic złego w tym. Facebook niestety ma wyrąbane w sprawy wymagające interwencji, reaguje wyłącznie tam, gdzie nie jest to potrzebne. No tutaj piszą, że niestety Facebook to dno wysłane łajnem, wspiera złodziei i oszustów dla własnych zysków. Ktoś tutaj sugeruje, że może z kamerzy zgłosili, że psujesz im biznes, być może coś takiego miało miejsce z fałszywych kont, po prostu pozgłaszali. Taką grupę i całkiem możliwe, że oszustwa OLX ta grupa również w taki sposób została zgłoszona. Zapomnij o Facebooku, jako platformie do otwartej komunikacji na tematy potencjalnie kontrowersyjne. Załóż sobie forum, jak to drzewiej by bywało, załóż fanpage na Facebooku i kieruj na forum. Trzymanie kluczowej aktywności na czyimś serwerze zawsze skaże cię na łaskę adminów i ich automatów. Komuś kiedyś usunęli fanpage, bo na awatarze miałem pączka. Z polewą, z czekoladą na górze i oskarżyli mnie o rasizm jako powód usunięcia. Oprócz tego dostałem bana na 30 dni na pisanie wiadomości i komentarzy. O, tutaj do tego trzeba dodać też, że marketplace to też jest pasmo po prostu scamu Tam naprawdę nie warto szukać cz czegokolwiek. Tak samo 90% tych ofert to jest skam. Nawet w polecanych takich postach które Facebook sugeruje, żeby sprawdzić jakieś ciekawe oferty na Marketplace. Na dzień dobry pojawiają się jakieś kłady, samochody za, za pół ceny. Także no, generalnie jest masakra, jeżeli chodzi o Facebooka. Spróbujcie nagłośnić tą sprawę. Nie wiem, czy, czy da się w jakiś sposób skontaktować z Facebookiem poza oficjalnymi kanałami dostępu, czyli to, co tutaj widzieliśmy. No i cóż, no nie ma co więcej chyba się rozwalić na ten temat. Myślę, że wystarczająco chyba usłyszeliśmy przykrych słów w stronę Facebooka. I co, no to by było na tyle i do zobaczenia. Cześć!